Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu 7 wieszaków. Jeżeli jesteście na tym kanale po raz pierwszy, to niezmiernie mi miło Was tutaj gościć. Mam na imię Justyna i bardzo lubię modę, ale cenię sobie zdroworozsądkowe podejście do tego tematu. Dlatego też znajdziecie tu przede wszystkim filmy w duchu garderoby kapsułowej. Ja zachęcam w pierwszej kolejności do sięgania po zasoby, które już są w naszych szafach. Dopiero w następnej kolejności sprawdzenia, czego nam brakuje, a jeżeli idziemy na zakupy, to niech to będą zakupy przemyślane, dobre jakościowo i takie, które zostaną z Wami na dłużej. Także nie przedłużam, kochani, dzisiejszy temat to będzie lniana spódnica maxi w 7 stylizacjach. Zapowiadany już wcześniej temat dzisiejszego odcinka to jest lniana spódnica maxi. To jest mój ostatni zakup, a w związku z tym, że pojawiła się ta seria zakupowa, widzieliście co kupiłam, to chciałam Wam pokazać, jak te elementy, które kupiłam, łączą się z innymi rzeczami w mojej szafie. Czas dzisiaj na spódnicę lnianą, długą, to jest spódnica, która sięga mi do kostek. Tutaj, jeżeli chodzi o pasma, gumkę, bardzo wygodne rozwiązanie, no bo oczywiście to się nam dopasowuje do ciała. Spódnica ma również kieszenie, czyli element, który ja bardzo, bardzo lubię. Ten mój egzemplarz to jest egzemplarz pochodzący z marki Forseti, białostockiej marki. Jest wykonana z grubego lnu, to jest coś, co nie prześwituje, więc tutaj muszę powiedzieć, że zdecydowanie gramatura tego materiału jest wyższa, aniżeli w większości przypadków, jeśli chodzi o len, którego dotykałam w sklepie, z którego wykonane są rzeczy w sieciówkach, a nawet zdarzało mi się kupić w polskiej marce lniane rzeczy, które były dużo, dużo cieńsze i właśnie występował ten problem prześwitywania bielizny. Tutaj tego problemu nie ma. Więc kochani, zobaczymy to dzisiaj w 7 stylizacjach. Ja oczywiście łączę to z tym, co mam już w mojej szafie, co mam czasami od wielu, wielu lat. Bardzo mi zależy na tym, żeby pokazać Wam, że nie potrzebujemy budować ogromnej garderoby. Wystarczy, że te zakupy, których dokonujemy, będą przemyślane i będą uzupełniały to, co już w tych naszych szafach jest. Dlatego dzisiaj karmelowa lniana spódnica maxi w 7 letnich stylizacjach. Zapraszam serdecznie. Pierwszy dzisiejszy zestaw to jest chyba najprostsza forma wystylizowania tej spódnicy, ponieważ ja ją zwyczajnie zestawiłam z krótkim topem, nieco odsłaniającym brzuszek, też lnianym, też w tym samym kolorze. To jest zestaw, który po prostu zakupiłam jako całość. A więc ta spódnica maxi tutaj występuje właśnie z tym krótkim topem. Ta całość to jest dla mnie taka wersja wakacyjna. Stąd też tutaj kapelusz z nieco większym rondem. Pewnie gdyby było bardzo słonecznie, dodałabym jeszcze okulary przeciwsłoneczne, ale nie ukrywam, że kiedy sięgam po kapelusz z tak dużym rondem, to już raczej te okulary przeciwsłoneczne nie zawsze są mi potrzebne i też niekoniecznie jest to dla mnie opcja wygodna, dlatego też albo okulary, albo kapelusz. W tym wypadku wybrałam właśnie wersję z kapeluszem. Jeśli chodzi o buty, to postawiłam tutaj na sandały w beżowym, neutralnym kolorze, na dosyć niskim obcasiku, a więc wygodne. Można w nich spokojnie pójść na spacer. To nie jest jakaś wersja na wieczór. Natomiast całość uzupełniam koszykiem, czyli też takim dodatkiem, który bardzo mocno mi się kojarzy z wakacjami, z urlopem, z czasem wolnym, z odpoczynkiem. Także całość, propozycja
wakacyjna z rzeczy, które myślę, że warto wiedzieć, mimo że ja kilkakrotnie już podkreślałam, iż to jest tlen o wysokiej gramaturze, on jest dosyć gruby, to ja go przetestowałam w temperaturach dość wysokich, bo około 30 stopni Celsjusza. I muszę Wam powiedzieć, że mimo że obawiałam się troszkę, czy nie będzie mi w tej spódnicy za gorąco, okazało się, że nic takiego nie miało miejsca. Len jest jednak materiałem oddychającym i nawet kiedy jest troszeczkę grubszy, to świetnie sobie w takich wysokich temperaturach poradził. Także rzeczywiście tutaj komplet świetnie się sprawdza. Nie tylko na specjalne okazje, nie tylko na wyjazdy, również na co dzień, bo te spódnice już miałam okazję nosić chociażby do pracy. Jeżeli chodzi o biżuterię, to tutaj postawiłam na bardzo drobne kolczyki, takie kółeczka, to jest pozłacane srebro i do tego dobrałam naszyjnik, który ma motyw kuli ziemskiej, czyli też taka wersja bardziej wakacyjna, letnia, kojarząca się właśnie z podróżami. Tak się prezentuję ten komplet jako całość. To jest moja pierwsza propozycja na wystylizowanie tej spódnicy i pierwsza opcja, jeżeli chodzi o moje wybory stylizacyjne, bo rzeczywiście myślę, że w takiej wersji, zwłaszcza jeśli chodzi o czas wolny, te spódnice będę nosić. Zestaw numer 2 to jest zestaw, w którym ja już byłam w pracy. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszędzie jest to możliwe. Tam, gdzie obowiązuje ścisły dress code, nie ma w ogóle takiej opcji, ale jeżeli na przykład pracujecie w jakichś zawodach kreatywnych, gdzie macie taką możliwość, to jak najbardziej myślę, że jest to zestaw bardzo bezpieczny. Zauważcie proszę, że tutaj i nogi są zakryte, i ramiona są zakryte. Dekolt nie jest zbyt duży. Także zestawienie koszuli z krótkim rękawem w takim kolorze kremowym ze spódnicą lnianą maxi wydaje mi się naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem. Do tego dodałam klapki brązowe, ale równie dobrze mogłabym zostać w tych neutralnych, beżowych sandałach, w których byłam wcześniej. Jeżeli chodzi o biżuterię, to jest to dokładnie ta sama biżuteria, która pojawiła się już w poprzedniej stylizacji, czyli bardzo drobne kolczyki koła, a do tego naszyjnik z motywem kuli ziemskiej i to jest pozłacane srebro. Kochani, coś, co przykuwa też moją uwagę i na co ja bardzo zwracam uwagę, to jest właśnie, to są takie detale. Detale i nawiązania kolorystyczne. W tym przypadku, jeżeli chodzi o tę koszulę, myślę, że o tutaj będzie może lepiej widać. Jeżeli chodzi o guziki w tej koszuli, to one przypominają drewno. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, czy to jest imitacja drewna, czy to jest drewno. Wydaje mi się, że imitacja. Natomiast rzeczywiście bardzo ładnie ten kolor nawiązuje do koloru spódnicy, więc to też jest coś takiego, co sprawia, że ja w tym zestawieniu czuję się naprawdę bardzo dobrze. Jeśli chodzi o torebkę, to jest to dla mnie strój na co dzień, więc postawiłabym tutaj na shopper pojemny, który pomieściłby wszystko, czego potrzebuję. No i tak się to, słuchajcie, prezentuje jako całość. To jest moja druga stylizacja ze spódnicą maxi i na pewno drugi sposób noszenia tej spódnicy i zestawienia z czymś, co już wcześniej w mojej szafie było. Trzecia stylizacja to jest sposób na to, aby ta spódnica nie sprawiała, że sylwetka staje się jakaś taka bardzo posągowa i bardzo poważna i bardzo formalna. Zależało mi na tym, żebym mogła tę spódnicę zestawić również z bardziej sportowymi elementami i myślę, że to się udało. Mianowicie połączyłam ją z białym t-shirtem z kolorową grafiką, a do tego dodałam białe skórzane sneakersy. Jeżeli chodzi natomiast o biżuterię, postawiłam tutaj na bardzo wyrazisty element w postaci kolczyków artystycznych, to jest handmade. Jeżeli chodzi o kolor, to tutaj pojawia się kolor żółty. On nawiązuje do tego, co się dzieje na grafice tej koszulki. Tutaj też pojawia się ten właśnie żółty odcień. I dodatkowo nawiązaniem do tego żółtego, intensywnego koloru jest również kolor torebki. Tym razem postawiłam na taką listonoszkę prostokątną.
I to jest, kochani, propozycja na co dzień, propozycja do śmigania również wieczorem. Mogłabym tutaj dodać, gdyby zrobiło się nieco chłodniej, na przykład krótką kurteczkę jeansową. Myślę, że to też spokojnie by się sprawdziło. I to jest taka zdecydowanie bardziej sportowa wersja tej spódnicy. Ona też mi się podoba. Nie ukrywam, że w tej opcji jeszcze nie wychodziłam na zewnątrz. Mam nadzieję, że to jeszcze przede mną tego lata. Ale tak czy inaczej mam wrażenie, że udało mi się sprawić, że ta spódnica troszeczkę zyskuje taki mniej formalny charakter. Koniecznie dajcie znać, czy taka wersja też przypadła Wam do gustu. I może zostawcie też swoje podpowiedzi, bo ja nie ukrywam, że z nich bardzo chętnie korzystam. Jak Wy byście sprawili, żeby ta spódnica nie była taka właśnie bardzo poważna, ale żeby mogła funkcjonować właśnie na co dzień w wersji bardziej sportowej. W kolejnej wersji moją karmelową, długą spódnicę z kieszeniami zestawiłam z czarną bluzką. Jak widzicie, nie ma tutaj ani głębokiego dekoltu, ani jakiegoś szaleństwa wielkiego. Są za to na przykład zakryte ramiona. Wspominam o tym dlatego, że dla mnie to jest strój zarówno do pracy, jak i na przykład propozycja na wieczór. Czy to na kolację, czy to na przykład na jakieś wyjście do teatru. Myślę, że taka wersja znakomicie się w takich sytuacjach sprawdzi. Jeżeli chodzi natomiast o buty, to tutaj postawiłam na but o bardzo długim, takim spiczastym czubku. On jest na płaskiej podeszwie. Misiek, będę się śmiała, ale Misiek rzeczywiście nazywa te buty ciżemkami i muszę przyznać, że coś w tym skojarzeniu jest. Natomiast to, co bardzo mi się podoba, to ten efekt, który te buty tworzą właśnie przy takich długich spódnicach czy sukienkach, bo zobaczcie, że rzeczywiście ten but jest tutaj widoczny i on tworzy troszkę taką klamrę, jeśli chodzi o kolorystykę, bo mamy czerń i na dole, i na górze w przypadku bluzki. Całość uzupełniam tym razem torebką średniej wielkości. To jest taki niepełny okrąg, jeżeli chodzi o kształt, również w czarnym kolorze. I tym razem przygotowałam ją sobie w wersji kuferek, ale ona ma też dopinany pasek, więc można też zrobić sobie z tego torebkę listonoszkę. Jeżeli chodzi o biżuterię, to jest biżuteria, która już się wcześniej pojawiała, czyli naszyjnik z motywem kuli ziemskiej, a także do tego bardzo drobne kolczyki, koła pozłacane srebro. Także kolejna propozycja z moją lnianą spódnicą Maxi, tym razem zdecydowanie propozycja albo do pracy, albo na wieczór, w zależności od tego, no, jaki macie tryb pracy na przykład, tak? I czy rzeczywiście potrzebujecie na przykład stylizacji właśnie chociażby do wspomnianego teatru czy na kolację. Także tak to wygląda. Nie ukrywam, że ta wersja bardzo mi się podoba i ja się w tej opcji bardzo dobrze też czuję, także na pewno będzie to jedna z najczęstszych form, z najczęstszych zestawień w tym sensie wybieranych przeze mnie, jeżeli chodzi o łączenie właśnie tej spódnicy z górami w mojej garderobie. Pora na jeszcze trochę koloru. Ja, jeżeli chodzi o różnego rodzaju wzory, nie mam ich zbyt wiele w mojej szafie, a na pewno mam ich zdecydowanie mniej aniżeli rzeczy jednokolorowych, tak zwanych gładkich. Ale jeżeli już się te wzory pojawiają, to też jest to zazwyczaj wzór, który ma dużą łatwość łączenia się z wszystkimi albo z dużą ilością innych elementów, które już w mojej garderobie są. Tym razem postawiłam na koszulę, która też kojarzy mi się z wakacjami, z latem, z urlopem, z odpoczynkiem, w zielone liście. Koszulę zawiązałam sobie tutaj na węzeł. To też dla mnie taki symbol czasu wolnego i lata. No i oczywiście ta koszula tym razem zestawiona właśnie z lnianą karmelową spódnicą Maxi. Myślę, że to też jest całkiem ciekawe połączenie. Do tego dodaję szoper, jeżeli chodzi o torebkę, ponieważ pomyślałam sobie, że
W zasadzie pewnie mogłabym dodać również inne torebki, mniejsze, ale shopper to jest coś, co sprawdza mi się najlepiej na co dzień, więc nawet przy założeniu, że jest to moja stylizacja wakacyjna, to tutaj też zmieszczę i butelkę wody, i różnego rodzaju rzeczy, których właśnie w takim codziennym funkcjonowaniu potrzebuję, na przykład książkę, czy jakieś inne dodatki. Buty. Buty tym razem postawiłam na sandały w neutralnym beżowym kolorze. Jeżeli chodzi o biżuteria, która już się pojawiła w większości dzisiejszych stylizacji, czyli ten sam naszyjnik i te same kolczyki pozłacane srebro. Uff, kochani, tutaj jest tak bardzo gorąco, że bardzo ciężko mi się skupić. Mam nadzieję, że nie powtarzam się jakoś szczególnie mocno, więc już troszeczkę przyspieszam. Kolejna stylizacja, tym razem gładka spódnica maxi zestawiona z koszulą w bardzo wyrazisty taki letni print w zieleniach. Także kolejna wersja, w jakiej zamierzam tę moją spódnicę nosić. Jeżeli jesteście ze mną tutaj troszeczkę dłużej, to myślę, że już zdążyliście zauważyć moją miłość do pasków. W ogóle uważam, że paski to jest taki wzór, który świetnie się łączy właściwie z każdym kolorem, troszeczkę więcej wprawy i doświadczenia, wymaga połączenia go natomiast z innymi wzorami. Ja przyznaję, że raczej się tego nie podejmuję, ale jest to na tyle uniwersalna rzecz w mojej garderobie, że niemal ze wszystkimi gładkimi dołami jestem w stanie tę koszulkę połączyć. Także tym razem karmelowa spódnica maxi połączona z bluzką w paski biało-czarne, dosyć drobne. Mam tu zakryte ramiona, nie mam głębokiego dekoltu, więc tutaj też jest to opcja, w której spokojnie mogłabym pójść do pracy. Jeżeli chodzi o buty, są to sandały, które już wcześniej widzieliście na malutkim obcasiku i w beżowym, neutralnym kolorze. Jeżeli chodzi natomiast o biżuterię, jest to dokładnie ta sama biżuteria, która pojawiła się w poprzedniej stylizacji. Całość uzupełniam tym razem torebką, która stanowi w moim przypadku alternatywę dla shoppera. To jest torebka typu tote bag i ona też jest bardzo pojemna. Ta moja jest wykonana z materiału w takim beżowym, jasnym kolorze i też jest to bardzo uniwersalna rzecz. Ja bardzo często po nią latem sięgam, jestem w stanie ją połączyć z dużą ilością elementów z mojej garderoby. I tak się właśnie kolejna wersja, w jakiej moją spódnicę zamierzam nosić, prezentuję. To jest coś, w czym muszę przyznać, że czuję się bardzo, bardzo dobrze. Zresztą w dzisiejszym filmie naprawdę pojawia się mnóstwo stylizacji, większość właściwie, w których ja nie eksperymentuję, a stawiam na zestawy, które już są sprawdzone, co do których mam pewność, że rzeczywiście to jest mój styl, ja się w nich czuję bardzo dobrze. Pewnym eksperymentem był zestaw właśnie z tym t-shirtem. To będę musiała jeszcze przetestować, bo tak jak mówiłam, szukałam alternatywy dla tej spódnicy, żeby sprawić, by była nieco bardziej sportowa. Także wracam do aktualnej stylówki. Raz jeszcze tak się to wszystko prezentuje jako całość. No i ostatnia stylizacja na dzisiaj. Zdecydowanie w moim przypadku jest to stylizacja nieformalna, jest to stylizacja do spotkań pozazawodowych, ponieważ pojawia się tutaj koszulka typu bokserka. Co ciekawe w tym zestawie, to kolorystyka. Karmelowa spódnica maxi, czyli raczej taki ciepły odcień. Zestawiłam ją z beżem, ale beżem takim raczej chłodnym, kamiennym. Także tutaj jest taka gra, jeśli chodzi właśnie o
kolory. Wydaje mi się to zestawieniem dosyć interesującym. Jeśli chodzi o buty, postawiłam tutaj na klapki, no bo jest to też zupełnie nieformalny dla mnie strój, więc chcę się czuć swobodnie, chcę się czuć wygodnie. Jeśli chodzi o biżuterię, nie ma tutaj żadnej nowości, to jest ciągle ten sam zestaw, czyli dosyć drobne kolczyki, kółka w złotym kolorze, a do tego naszyjnik z motywem kuli ziemskiej. Jeżeli chodzi natomiast o torebkę, zostaję przy torebce, która pojawiła się już w poprzedniej stylówce, czyli właśnie torebka typu tote bag, beżowa. I tak się to wszystko prezentuje. Moja ostatnia propozycja na dzisiaj, moja ostatnia stylizacja, chociaż muszę przyznać, słuchajcie, że ja już tak naprawdę mam w głowie ileś tam kolejnych stylówek z wykorzystaniem tej spódnicy. Mało tego, myślę już też o stylizacjach jesiennych. Z całą pewnością, jeżeli chodzi o tę spódnicę, przez to, że len jest grubszy, nie jest to dla mnie zakup tylko i wyłącznie na lato. Jestem przekonana, że po tę spódnicę sięgnę również jesienią i już nie mogę się doczekać, kiedy stworzę właśnie jesienne stylówki z jej wykorzystaniem. Także ostatnia letnia stylóweczka na dzisiaj, bardzo nieformalna, luźna, raczej do spotkań z przyjaciółmi, do przyjemnego posiedzenia sobie przy kawce, ze znajomymi, zdecydowanie nie do pracy, ale na pewno jest to strój niezwykle, niezwykle wygodny. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was na dziś. Dajcie znać w komentarzach do tego odcinka, która z zaprezentowanych stylizacji przypadła Wam do gustu najbardziej. Kochani, dziękujemy za wszelkie formy wsparcia naszego kanału. Jeżeli macie ochotę pomóc nam rozwijać tę przestrzeń, to zostawiajcie nam lajki, pozytywne, motywujące komentarze. Ja nie ukrywam, że czerpię z nich najwięcej energii i motywacji do dalszego działania. Subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami czy rolkami, które się tutaj pojawiają. Podawajcie, udostępniajcie dalej te filmy, jeżeli uważacie, że są wartościowe. A jeżeli możecie sobie na to pozwolić, to wesprzyjcie nas wirtualną kawką w serwisie Buy Coffee Tu, do którego link znajdziecie w opisie do tego odcinka. Zapraszam Was również bardzo serdecznie właśnie tutaj na YouTubie do zakładki Społeczność, gdzie komunikuję się z Wami pomiędzy wrzutami kolejnych filmów. Jestem również na Instagramie, tam w zasadzie jestem najczęściej. Mój nick to okiem_wariatki_style. Znajdziecie mnie również na moim blogu okiemwariatki.com, a także zachęcam Was do zajrzenia na mój drugi kanał poświęcony książkom, literaturze, czyli mojej drugiej wielkiej miłości. To jest kanał tutaj na YouTubie. Przeczytałam, to się wypowiem. I to już wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, bawcie się modą i kupujcie mądrze. Do zobaczenia.